Żaden przełącznik elektryczny nie zostanie włączony, żaden hydrant z wodą nie zostanie otwarty, ani żadna ciężarówka z paliwem nie wjedzie do gazy, dopóki uprowadzeni Izraelczycy nie zostaną uwolnieni, stwierdził niedawno izraelski minister energii i dodał: Nikt nie będzie nas pouczać na temat moralności. Po zaskakującym brutalnym ataku Hamasu, w którym zginęło kilkaset osób, Izrael przygotowuje się do rozprawy z tą organizacją. Jak ta konfrontacja może wyglądać i jakie mogą być jej konsekwencje, tłumaczy Marek Matusiak, analityk OSW. Mamy do czynienia z, z odpowiedzią Izraela, przede wszystkim w postaci nalotów na strefę gazy. Według oficjalnych informacji, jak dotąd 2600 celów zostało zaatakowanych. One, według komunikatów oficjalnych, są powiązane z Hamasem. W taki czy inny sposób my nie mamy dostępu do tej informacji, nie jesteśmy w, w stanie zweryfikować. Co konkretnie i dlaczego zostało zaatakowane. Natomiast wiemy, że poziom strat, jeżeli chodzi o, o budynki, o infrastrukturę, o ludność, także ludność cywilną po, po stronie strefy gazy, rośnie w tej chwili. Drugim środkiem, który Izrael już zastosował, jest zacieśnienie blokady, bo trzeba wiedzieć, że blokada już wcześniej istniała, strefa gazy była zamknięta, dostęp do niej był bardzo ściśle, ściśle reglamentowany. Natomiast teraz Izrael odciął także dostawy energii elektrycznej. Dostawy wody, dostawy żywności. To jest, jak się wydaje, środek mający doprowadzić do uwolnienia zakładników, których Hamas uprowadził w dniu ataku 7 października. Natomiast no, ta sytuacja rzeczywiście ma szansę bardzo szybko przerodzić się w bardzo poważny. Kryzys humanitarny. Trzecim aspektem izraelskiej odpowiedzi jest przeprowadzona już mobilizacja rezerwistów. 360 tysięcy żołnierzy rezerwy zostało zmobilizowanych i oni są stopniowo dyslokowani przy, na południu kraju, niedaleko granicy z gazą, co powszechnie odczytywane jest jako przygotowanie do operacji lądowej, której plan, ewentualny przebieg i cele polityczne nie są jeszcze zupełnie jasne. Jeżeli chodzi o sam Izrael, terytorium Izraela, mamy tam do czynienia, z, do czynienia z przeczesywaniem terenu na południu kraju, tym dookoła Strefy Gazy w poszukiwaniu ostatnich bojowników, bo istnieje podejrzenie, że wciąż jeszcze mogą się tam znajdować. Mamy do czynienia z powtarzającymi się ostrzałami ze Strefy Gazy, przede wszystkim wymierzonymi w południowe miasta Izraela, ale także te w części, w części centralnej. Ten ostrzał nie jest już aż tak intensywny jak pierwszego dnia, kiedy to było ponad 3000 pocisków rakietowych wystrzelonych w bardzo krótkim czasie. Teraz to jest kilkaset, kilkadziesiąt. Natomiast ten, ten, ten ostrzał wciąż trwa, wciąż rozlegają się syreny. Mamy też do czynienia z bardzo takim dużym poziomem napięcia wewnątrz Izraela, mieszanką bardzo wielu, bardzo intensywnych emocji, gniewu, rozpaczy. I też dużego poziomu obaw. Mieliśmy do czynienia na przykład z ostatecznie fałszywym alarmem w północnej części kraju, kiedy rozległa się syrena i pojawiły się nieprawdziwe ostatecznie informacje o tym, że ze strony Libanu nadlatują drony albo że nadlatują znów na paralotniach bojownicy Hezbollahu. Ta informacja ostatecznie okazała się nieprawdziwa, natomiast wywołała olbrzymią, olbrzymią panikę. Kryzys spowodowany atakiem Hamasu powoduje jednoczenie się Izraelczyków wokół władzy, ale dla samego premiera Netanyahu może oznaczać poważne problemy polityczne w przyszłości. Wydaje się, że jeżeli chodzi o premiera Netanyahu, no to dla niego ten kryzys ma dwojaki, dwa wymiary. To znaczy z jednej strony krótkoterminowo można powiedzieć, że sprzyja wyciszeniu różnych kontrowersji i krytyki, które towarzyszyły jego polityce w ostatnim czasie. Ruch protestu, te wielosetysięczne protesty trwające od początku roku, które widzieliśmy, zostały zawieszone. Opozycja polityczna zgłosiła akcję, zgłosiła gotowość do, do utworzenia Rządu Jedności Narodowej i ostatecznie jeden, przynajmniej z, z, z liderów opozycji, były szef sztabu generalnego Benny Gantz, utworzył z Benjaminem Netanyahu taki kryzysowy. Kryzysowy rząd jedności. Natomiast wydaje się, że w dłuższej perspektywie Benjamin Netanyahu raczej nie uniknie rozliczeń politycznych, bo trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że to, do, do czego doszło w sobotę, to nie jest tylko kryzys instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, wywiadu czy, czy armii, ale jest to w ogromnej mierze kryzys całej polityki, którą Izrael prowadził. Wobec strefy gazy w ostatnich kilkunastu latach, a także można powiedzieć szerzej wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w ostatnich kilkunastu latach. To była taka definicja tej sytuacji, za którą w ogromnej mierze odpowiedzialny jest Benjamin Netanyahu, mówiąca mniej więcej tyle, że. Hamas jest organizacją groźną, ale nie na tyle groźną, żeby trzeba było albo definitywnie ją usunąć ze strefy gazy, albo spróbować rozwiązać ten problem jakoś środkami politycznymi. Wydawało się, że blokada gazy trwająca od, od kilkunastu lat, że bariera bezpieczeństwa zbudowana dookoła strefy, że obrona lotnicza czy obrona powietrzna w postaci systemu żelaznej kopuły, to wszystko za, za, zapewnia Izraelowi względne bezpieczeństwo, a temu towarzyszyły Raz na parę lat operacje zbrojne, które miały doprowadzić do degradacji potencjału. Ofensywnego Hamasu i to miało Izraelowi zapewniać z tamtego kierunku względne bezpieczeństwo. A była to sytuacja także mająca, można powiedzieć, swoje plusy z perspektywy prawicowych izraelskich rządów, ponieważ rządy Hamasu w Gazie rozbijały jedność palestyńską, podważały palestyńskie aspiracje państwowe, obniżały presję pod adresem Izraela na prowadzenie negocjacji ze stroną palestyńską w sprawie utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego. To są rzeczy, do których których izraelska prawica ma bardzo zdystansowany i bardzo niechętny stosunek, i ta sytuacja, kiedy to Hamas, organizacja fundamentalistyczna, agresywna, zbrojna rządził, rządził gazą, miała z punktu widzenia izraelskiej prawicy swoje plusy. Obecnie w Izraelu panuje powszechna zgoda, że problem Hamasu musi zostać rozwiązany. Częste są porównania Hamasu do ISIS, a koronnym dowodem na podobieństwo między tymi organizacjami miałyby być takie akty okrucieństwa jak odcinanie głów izraelskich dzieci podczas sobotniego ataku. Te informacje wciąż jednak nie zostały potwierdzone. Zamach z, z 7 października, zamach z ostatniej soboty, no, rzeczywiście jest pewną, dosyć taką um, radykalną cezurą, i radykalną, um, wyznacza moment absolutnej, absolutnej zmiany w, po stronie izraelskiej. Rzeczywiście nie ma chyba nikogo, kto nie twierdziłby, że. Że problem Hamasu musi zostać rozwiązany definitywnie, że trzeba zagrożenie z tamtego kierunku ostatecznie zneutralizować. W związku z tym żadne półśrodki. W tej sprawie nie wchodzą, nie wchodzą w grę. Wydaje się, że po stronie izraelskiej determinacja do bardzo mocnej odpowiedzi na ten atak jest, jest maksymalna, że celem jest usunięcie Hamasu, zlikwidowanie Hamasu. I właściwie um, śledząc czy wsłuchując się w retorykę polityczną, w linię polityczną, która się w Izraelu kształtuje, można odnieść wrażenie, że Izrael pozostawia sobie absolutnie wolną rękę co do tego, jakimi środkami cel ten będzie, będzie realizował i formułuje też otwarcie oczekiwanie pod adresem świata zewnętrznego. Zewnętrznego, że tę kart blanche mu pozostawi, ponieważ zło, jakim jest Hamas, jest tak, tak wielkie i tak ogromne, i nie można iść z nim na żadne kompromisy, że także wszelkie środki prowadzące do, do pokonania go, do usunięcia go są, są uzasadnione. Jednak cenę za próbę usunięcia Hamasu ze strefy gazy zapłaci ludność cywilna. Tragizm tej całej sytuacji z punktu widzenia ludności palestyńskiej polega na tym, że Hamas jest ugrupowaniem politycznym, ugrupowaniem zbrojnym, które od, de facto od 2007 roku niepodzielnie rządzi gazą, jest po prostu administracją tego terenu, jest odpowiedzialny za edukację, za służbę zdrowia, za wszystkie inne usługi publiczne, jest jakby wczepiony, wrośnięty w to, w to społeczeństwo i usunięcie tej organizacji bez jednoczesnego zadawania kolosalnych strat ludności cywilnej, nieodpowiedzialnej w żaden sposób za, za atak z ostatniej soboty. Się bardzo trudno wyobrażalne, czy właściwie niewyobrażalne. W sytuacji, kiedy spośród trzech granic lądowych Strefy Gazy wszystkie te trzy granice są zamknięte, dwie z, z Izraelem. Jedna, jedna z Egiptem, ludność ta nie ma też dokąd uciekać, a strefa gazy jest terytorium bardzo niewielkim, mniejszym od powierzchni Warszawy, bardzo gęsto zaludnionym, mieszka tam jakieś 2 miliony 200 tysięcy, 2 miliony 300 tysięcy ludzi, w bardzo złych warunkach, z bardzo słabym dostępem do wody, do elektryczności, w sytuacji nalotów izraelskich, w sytuacji niszczenia budynków, w sytuacji równania z ziemią całych kwartałów, Zabudowy mieszkalnej. No jest, to, jest to rzeczywiście dramat, jest to prosta droga do, do tragedii humanitarnej. W ciągu niespełna tygodnia po ataku Hamasu Izrael zrzucił na strefę gazy około 6000 tysięcy bomb, atakując 3600 celów. Już po nagraniu tego filmu w czwartek późnym wieczorem Izrael poinformował ONZ, że północna część strefy gazy powinna zostać ewakuowana w ciągu 24 godzin. Ten obszar zamieszkuje ponad milion ludzi. Granice strefy gazy pozostają zamknięte, cywile mogliby więc jedynie przemieścić się na południe strefy. Podczas operacji w 2014 roku Izrael również wydawał takie ostrzeżenia, wówczas dotyczące znacznie mniejszego obszaru. Organizacje międzynarodowe sugerują, że izraelscy wojskowi traktowali później obszary, których dotyczyły ostrzeżenia, jako oczyszczone z cywilów. Nakazanie ewakuacji milionowi ludzi w gazie, gdy nie ma bezpiecznego miejsca, do którego można się udać, nie jest skutecznym ostrzeżeniem. Drogi są pokryte gruzem, brakuje paliwa, a główny szpital znajduje się w strefie ewakuacji. Rozkaz ten nie zmienia zobowiązań Izraela, by w operacjach wojskowych nigdy nie atakować ludności cywilnej i podejmować wszystkie możliwe środki, aby zminimalizować ich cierpienie. Światowi przywódcy powinni zabrać głos już teraz. Zanim będzie za późno, Clive Baldwin, starszy doradca prawny Human Rights Watch.